witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na mój kolejny film. Dzisiaj prezentacja komputera dla mojego widza. Pokrótce omówię Wam podzespoły, jakie tutaj zostały użyte. Oczywiście linki do tych podzespołów znajdziecie w opisie tego filmiku. Zaczniemy od obudowy Gelid Dark Force. Naprawdę bardzo fajna skrzynka, między innymi stacja dokująca, wyjście SATA na górny panel, wyjście USB 3.0, jak i również wbudowane w obudowę dwa huby do podłączenia wentylatorów, jeden na górze, drugi na dole. Także w łatwy sposób możemy sobie wszystkie wentylatory, które w obudowie montujemy, podłączyć. Płyta główna Asus Z97P. Na tym siedzi procesor i5-4690K, czyli Devil's Canyon, podkręcony na 4,5 GHz z napięciem 1,25 V. Całkiem fajna sztuka się trafiła. Chłodzony jest on Grandisem, czyli chłodzenie ocenionym PC w wydaniu drugim, w drugiej edycji tak naprawdę, z poprawionym montażem, łatwiejszym montażem. I pamięci 8 GB, 2x4 GB kostki Kingston Savage 2400 MHz. Zresztą możecie sobie filmik na temat tych pamięci zobaczyć u mnie na kanale. Naprawdę bardzo, bardzo fajne pamiątki. I karta graficzna GTX 970 od Asusa, natomiast z chłodzeniem DirectCU2 w edycji Black Edition. Naprawdę bardzo fajna karta, najlepiej wykonana chyba karta w ogóle z całej tej serii 970. Moim zdaniem bije na głowę tutaj i Asusa, Strix i również MSI, jak i Gigabyte'a. Pod względem wyglądu, pod względem jakości wykonania, takie jest oczywiście moje zdanie. Mamy backplate, karta, zobaczcie jak bardzo równiutko siedzi w slocie, nie opada. Dodatkowo mamy bardzo dobrą kulturę pracy i temperatury na tej karcie. Zasilacz Silent PC Supremo M1 550 W. Semi-modularny i dyski na system, na którym siedzi zresztą Windows 8.1, to jest Crucial BX 120 GB oraz system, a dysk na dane WD Blue 1 TB. Znalazła się również nagrywarka, jest to nagrywarka DVD Samsunga bodajże, lub LG, już nie pamiętam, natomiast klient sobie zażyczył. Także tak wygląda zestawik, ja przypomnę jeszcze raz, że linki znajdziecie w opisie tego filmiku do wszystkich tych podzespołów. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Hej.